Co możemy przełożyć na kasę? Piszcie swoje pomysły, a ja Wam chciałam podrzucić taki uporządkowany sposób. Tak? Ja, sobie, ja to lubię takie w ogóle algorytmy sobie narysować, bo ja wtedy mam porządek i się potrafię w tym um, odnaleźć. Mam teraz sytuację, że mówię do kamer, gdzie siebie nie widzę. To jest najmniej ulubiony przeze mnie. Motyw tego nagrywania, ale dobrze. Słuchajcie, mamy tak. Pierwsze co na pewno, i tutaj idę o zakład, że to jest bardzo popularna wśród babci opcja dorabiania sobie. Dziewczyny, to jest wszystko, co by można nazwać: gastronomia, czyli wszystko, wszystko wokół żarcia. Będziemy sobie wypisywały, co to znaczy, bo. Taki sam podział dla Was to będzie troszeczkę e, mało użyteczny. Kolejna rzecz, ponieważ i tutaj mamy w obrębie naszych kompetencji kulinarnych, tak? Biznesowe zostawcie, ja Was nauczę. W obrębie kompetencji kulinarnych, których większość z nas na pewno ma. I teraz, jeżeli my robimy dla domowników zupę, to wystarczy dolać wodę i tę, tę zupę sprzedać. Jeżeli robimy 8 mielonych, to jak zrobimy 18, to 10 możemy sprzedać. W związku z tym dziewczyny w tej chwili, uwaga, czas jest przyjający, bo są zamknięte knajpy. W związku z tym to wyręczanie ludzi w gotowaniu w różnych aspektach, ja wam zaraz napiszę, być może was zaskoczę w jakich, jest super sprawą, a kompetencje na pewno większość z was ma. A teraz mamy kompetencje, które mamy wszystkie. Wszystkie mamy te kompetencje i w ogóle nie, nie ma co dyskutować. To jest wszystko związane z pomocą komuś. Pomocą komuś w czymś. Tak? I zaraz będziemy sobie to rozwijać, jaka to pomoc może być. Może się w czymś odnajdziecie. Opieka nad dziećmi, wypieki chleba eko. Yy... Ja też kurs B, kompozycje kwiatowe, rękodzieło. Tak jest. Na razie to wszystko ja też wymyśliłam, więc będziemy zapisywać to. Ja będę szukać w waszych komentarzach czegoś, co mi do głowy nie przyszło. Kolejna rzecz to jest wszelkiego rodzaju rzeczy artystyczne, artystyczne historie, które, które są waszym hobby, a dlaczego na tej pasji nie zarabiać? Na przykład, dlaczego nie zarabiać na tym, żeby dać taką usługę pod tytułem przygotowuję portrety ołówkiem ze zdjęć. No, to, to jest fantastyczna historia. Ja tutaj konkretnie przemawiam na przykład do naszej wiesi, bo ja widzę, co wy wrzucacie na grupę i jakie wy macie dziesiątki tysięcy w rękach do zarobienia, tylko przemawia przez was nie wiem co, czy tego może... To, że ja was nauczę, jak to spieniężyć, spowoduje, że ruszycie z tym. Bo ja rozumiem, że można nie robić tego, bo nie wiem jak. A ja jestem od tego, żeby wam pokazać, podpowiedzieć co i pokazać jak. I zrobimy taki kurs pod tytułem Biznesik Babuni. To taki, taki świetny kurs będzie. I kolejna rzecz to jest różnego rodzaju pośrednictwo. Tak, możemy zostać pośrednikiem różnego rodzaju e, usług. No i teraz jedziemy po kolei. Gastronomia. Można gotować. Nazwijmy to obiady domowe, posiłki. Tak jak powiedziałam, dolać do zupy zamiast ośmiu kotletów zrobić 10, a o tym, jak. Znaleźć na to nabywców, to ja Wam powiem następnym razem i na, 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 na naszym kursie będzie po kolei. Później, uwaga można chodzić, gotować u kogoś. Tak? Następna historia można na przykład pieczenie, ciast na różnego rodzaju okolicznościowe, E, Historię, albo na niedzielę ktoś u nas zamówi blaszkę szarlotki, czy na przykład pożyczkowca Lucynko, którego tutaj nam kiedyś przywiozłaś. Kolejna rzecz to e, e, można robić takie wyspecjalizowane pieczenie ciast, czyli można robić, widzę, że robicie piękne dla swoich wnuczków, torty na zamówienie. Taki babciowy tort, w którym wiemy, co jest. Przede wszystkim to, że on będzie piękny, to on jeszcze będzie zdrowy i przesmaczny. Można robić torty na zamówienie. Uwaga, co my tutaj mamy? Możemy róż, również współpracować z, czyli współpraca z garmażeryjnymi miejscami. Sklepy garmażeryjne, sklepy eko, sklepy bio, sklepy z swojską żywnością. Tam naprawdę dostarczają lokalni producenci. Możemy również, uwaga, robić coś takiego jak przetwory domowe. O. My zaprosimy jedną z was, ja już mam kontakt do osoby o pięknym imieniu Swietłana, która we wspaniały sposób zbudowała swoją, mikromarkę cudownych przetworów domowych. Przecież robicie ogórki, dżemy, fasolki, dynie, konfitury, grzyby marynowane, co chcecie. To wszystko również można zaoferować, bo 100 tysięcy osób tego nie robi, a chętnie zje babciowy dżem. Ja bym na przykład mogła zaoferować swój niesłodzony dżem janginizowany Truskawkowy z solą. Nauczę was go robić i róbcie go i sprzedawajcie. Daję wam licencję na to. Kolejna rzecz to, jeżeli cokolwiek uprawiacie, to można sprzedawać płody rolne i gospodarcze. Zdrowe ziemniaki, jajka, różne rzeczy. Cebulę, którą hodujecie, marchewkę, gruszki z robakiem, bo tylko takie są najlepsze, dostarczać, zaopatrywać. I tutaj jeszcze jest długa. O, ja właśnie robię torty na zamówienie, Zosia Chmiel. Lucynka, ty tak tutaj nie fikaj, bo my na kursie zrobimy na Twoim przykładzie, w jaki sposób na swoich pierogach możesz zarobić. Moja przyjaciółka przez parę lat gotuje i piecze, jest w tym bardzo dobra. Kiedyś opiekowałam się dziećmi, opieka nad osobami starszymi. Ja Wam również będę pokazywała, bo to, że możecie to kreować same, czyli same znajdować klientów, to jest jedno, ale ja Wam również będę pokazywała, gdzie się można podłączyć. I jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, to przygotowujemy, nie chcę na razie mówić konkretnie, ale przewspaniały projekt z jedną z dużych firm, która zajmuje się właśnie bardzo profesjonalną ofertą opieki nad osobami starszymi. I przygotowujemy projekt, który nie tylko będzie fantastycznie zachęcający do robienia tego, ale również bardzo wzruszający. To tylko tyle Wam chciałam powiedzieć. Moim biznesem jest pomoc nad starszą osobą. Jestem zainteresowana kurcem. Suplementy, diety, MLM. Dzisiaj mamy na ten temat spotkanie. O, więc słuchajcie, e, piszecie: taki dżemik robiłam z truskawek, jest świetny. Pyszny, Beatko, twój dżemik był z chałką i z twoją chałką, lucynko i z masełkiem. E, opieka nad psami, jasne. No i teraz wypisujemy sobie po kolei. Tutaj możecie to rozwijać jak chcecie. Takie połączone coś pomiędzy pomocą a gastronomią jest bardzo modna rzecz: to są przyjęcia domowe. Czyli, jeżeli macie dom, jeżeli macie dom z ogrodem, to jest masa ludzi, która poszukuje przy, miejsca na przyjęcie. Okolicznościowe to jest obiad na 10-15 osób. To są często młodzi ludzie, mają małe mieszkania. W tej chwili restauracje zamknięte, ale też restauracje są bardzo drogie. I Wy wynajmujecie i organizujecie taki domowy obiad. Oczywiście my jesteśmy tylko obsługą i nie biesiadujemy z tymi ludźmi, przychodzi do nas te 15 osób, obchodzi tam tą swoją rocznicę ślubu, komunię, chrzest czy cokolwiek. Wy to przygotowujecie za odpowiednią wyceną. Są pyszne babciowe dania, uzgadniacie, co im tam ugotujecie, a latem to są przyjęcia ogrodowe. Jeżeli macie domy z ogrodem i po prostu tylko się gapicie na nienależaczku, można z posiadania domu z ogrodem zrobić pieniądze, tak? Przygotowuje domowe przyjęcia okolicznościowe u siebie w domu. Zapraszam. Tak, Czyli to jest takie coś, na co jest teraz, a teraz szczególnie, nie wiadomo, przecież, kiedy, kiedy nam te knajpy pootwierają do końca, tak? Knajpy na końcu będą otwarte, jak się okazało, więc jak najdłużej będą zamknięte. Zobaczcie, wystarczy mieć fajny dom i w salonie można zrobić teraz, jak jest zimno, latem w ogrodzie, ogrodowe Kinderparty można zrobić dla dzieci. Ludzie nie mają też miejsca, nie mają czasu, a restauracje ściągają bardzo, bardzo duże. Pieniądze za to, a my nie musimy pójść po cenach restauracyjnych. My zarobimy tylko dlatego, że udostępnimy komuś ogród i zrobimy kinder party za money, money, money. All is funny. It's the rich man's word. Wkroczmy do świata osób żyjących dostatnio bez względu na to, ile nam płaci państwo na emeryturze. Ja w ogóle jestem za tym, Żebyśmy nie godziły się na to, że nam jest za krótko, że nam jest za cienko, że nas nie stać. Ja nie mówię, że my dojdziemy do złotych klamek i będziemy siusiały na złote sedesy, bo chyba nie o to chodzi. Nie chodzi mi o przepych, chociaż każdemu go życzę, ale poprawmy sobie taki komfort funkcjonowania, żeby nam było dużo bardziej dostatnio. I teraz co my mamy? Ja, ja, ja już nie będę tego pisała, bo to zajmuje dużo czasu, chociaż y, 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 podrzucę Wam to już sama nie wiem. To ja przeczytam, bo mam wrażenie, że tego jest tyle, że tutaj się zapiszę na Amen. Ja po programie dopiszę to i zrobię zdjęcie, albo zrobię po prostu w komputerze ten cały spis i za, zamieszczę go na mm, fanpage'u. Jeżeli chodzi o pomoc, to możemy pomagać przy porządkach. To, są, to możemy nawiązać współpracę A z firmami sprzątającymi i nie szukać klienta, same znaleźć miejsca, w których my możemy pomóc utrzymać czystość w domu komuś. Po prostu to się nazywa sprzątanie, chociaż to jest takie pejoratywne określenie, ja to nazywam, ja mam pomoc przy porządkach, tak? Przy utrzymaniu porządku w domu. Można. Bardzo pożądana kompetencja dziewczyny to jest osoba, która pomaga z dzieciak, dzieciakom odrabiać lekcje. Te dzieciaki są w tej chwili na online. Nie ma w świetlic, w których były odrabiane lekcje. Część z was oczywiście może pomagać własnym wnuczętom. Nie mam nic przeciwko temu. Ale bardzo często jesteśmy od tych wnuczęt oddaleni. Więc możemy pomagać przy odrabianiu lekcji i o, o, zrobić taką usługę, Innym rodzicom dzieci. To jest duży temat. Te dzieciaki są w tej chwili na online starsze i nie ma świetlicy, w której poodrabiają lekcje. Rodzice przychodzą późno z pracy albo siedzą w home office bardzo długo. Ten dzieciak kończy, kończy lekcję i mówi: Mamo, pomóż mi z matematyki, tak? No ja ostatnio się skompromitowałam, bo zapomniałam, jak się dodaje ułamki, tak? I sobie przypomniałam, więc można pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, oczywiście odpłatnie za ustaloną stawkę. Można również oferować odbieranie dzieci ze szkół i przedszkoli, jak to wszystko wróci do normalności, bo to bardzo często chodzi tylko o to, żeby pokonać tę drogę. Oczywiście. Ciąg dalszy odbierania dzieci, to może być zostanie z tym dzieckiem w domu, czyli mamy kolejny obszar, no tutaj Ameryki nie odkryłam opieka nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi. E, można szukać samemu, można się przyłączyć do agencji, z agencją robimy projekt. Jeżeli mamy w jakimś obszarze fajną wiedzę, w obszarze szkolnym, to możemy po prostu udzielać go repetycji. Teraz można udzielać repetycji nawet online. Nie, nie musi to dziecko jeździć. Online nowo możemy mu po, um, zrobić te korki z matmy, korki z chemii, korki z fizyki czy korki z polskiego. Ja bardzo często pomagam antkowi online w lekcjach, bo na przykład mam kompetencje z chemii, których to jego rodzice nie posiadają. W związku z tym, jak on będzie miał chemię, to będzie do mnie dzwonił. Mm, teraz na razie jeszcze wszyscy, chociaż już jest temat, bo na przykład Antek ma w szkole hiszpański, a my hiszpańskiego nikt z nas nie zna. Ja się zapisałam na online kurs hiszpańskiego, żeby mu w tym go wesprzeć, bo nie ma jak już zweryfikować, czy on dobrze napisał to opowiadanko po hiszpańsku. Bo estas, mestas, corazon, muchas gracias, to jest wszystko, co ja potrafię i cała rodzina. Więc będą takie przedmioty. Więc pamiętajcie o tym, że możemy tą swoją wiedzę sprzedać po prostu za pieniądze pomagać tym dzieciakom zwyczajnie w prostych sprawach lub z danego przedmiotu na którym się znam. Kolejna rzecz a propos opieki nad dziećmi, ja nie wiem czy taka instytucja w ogóle istnieje. Ja nie wiem. Ja ją dzisiaj wymyśliłam. Może wymyśliłam coś co istnieje, trudno powiedzieć. Słuchajcie, wymyśliłam takie coś, że możemy oferować hotelik dla dzieci. Czyli. A możemy brać dziecko na nocowankę, kiedy rodzice wyjeżdżają, czy mają jakąś wieczorną m, imprezę, czy swoją aktywność, tak? czy po prostu chcą od dziecka odpocząć. Możemy mieć hotelik dla dzieci i możemy wycenić taką usługę, że my przyjmujemy do siebie dziecko, tam jest dla niego miejsce do spania, świeża pościel, y, zabawki, no i nasza szanowna osoba. I wyceniamy taką usługę jak hotelik dla dzieci. Słuchajcie, ja myślę, że no my możemy chodzić, ale ktoś nam też może to dziecko podrzucić, na przykład. Tak, bo my, no, wymyśla, wymyśliłam, hotelik dla dzieci. Kolejna rzecz, możemy z domu, który mamy, zrobić też pensjonacik, jeżeli mamy to w atrakcyjnym miejscu. Możemy zrobić agroturystykę. To już jest większe przedsięwzięcie. Więc dziewczyny w tym obszarze, pomoc. A czekajcie, ja teraz poczytam. Animatorzy dla dzieci. Możemy sobie popatrzeć i zbyć, a fajna babcia przyjeżdża i robi animacje, i stare zabawy, i zawody gry w gumę, i uczy dzieci grać w ciupy, i, i robi zawody układania sznurków, cokolwiek. Prasowanie u klienta lub zabieranie do prasowania. Ja poproszę, jeśli którakolwiek z was to robi w okolicach radzymina to ja mam cały górbon pościeli do uprasowania, a magiel zniknął. Nie ma magla. Ja nie chcę oddawać do pralni, ale chętnie oddam do poprasowania. Świetna usługa. Ja to dopisuję. Maluję pozytywne obrazy. To zaraz przejdziemy do sztuki. Hmm. Uwaga na MLM. One przyjaźnie zamieniają w twarde relacje biznesowe. Elu, ja myślę, że nie można uogólniać, Trzeba ostrożnie podchodzić do wszystkiego. Świetny temat, i propozycje. Aleksandro, no trochę to nie jest temat na promowanie teraz witaminy D3, ale dziękujemy ci bardzo. Sprzątam domy na dorobek. Dobry dorobek z gwarancją. Sprzątałam domy. Pani Beatko, media małe i duże, niech się uczą od Pani, jak robić program z misją bez polityki. Ha, niech się uczą, słoną mi zapłacą i będziemy miały za to, z czego utrzymywać Silver TV. Dzięki Beatko, pozdrowienia. Jestem chętna na hotelik. Bardzo chętnie podrzucę moją córkę na noc do jakiejś fajnej babci. Patrzcie, już macie chętną. Nie wiem, Agnieszka, um, Agmatia, skąd jesteś? Zastanów się. Tylko pamiętajcie o tym, szanowne babcie, że po to, żeby oferować hotelik, trzeba mieć ładne miejsce dla tego dziecka, któremu rodzic zaufa, że jemu tam będzie przyjemnie. Łóżeczko dziecięce, to nie może być, ona będzie spała ze mną na wersalce. tak? Czyli ten hotelik to ma być też taki pokoik albo kącik, ale przecież macie na przykład w domach pokoje po waszych dzieciach, które się wyniosły. Hotelik dla dzieci to jest w ogóle moim zdaniem genialny biznes. Byłam prasowałam e, e, milion rzeczy artystyczne ja tu nie będę wymieniała nic artystycznego ponieważ wszystko co robicie artystycznego można sprzedać haft obrazek ubranka dla dzieci łapacze snu serwetki obrusy e, ale również w e, artystycznych rzeczach to mogą być poprawki krawieckie jak się znacie na szyciu oprzywanie firan można się dogadać z dużymi sieciami, które mają taką obsługę. Na przykład Leroy Merlin ma usługę obszywania firan. On ją zleca na zewnątrz. On szuka kobiet, które mają maszynę i potrafią to robić. Robicie na szydełku, róbcie czapki i szaliki, wstawiajcie do lokalnych butików, wystawiajcie w internecie. Na szydełku wraca moda, na szydełkowe sukienki, szydełkowe torebki. W ogóle wraca moda na Rękodzieło, więc to może być rękodzieło ozdobne, ale to może być też rękodzieło użytkowe. Robicie piękne kompozycje z korzeni, szyszek. Można robić te ogródki z roślin do słoików. Można. No, a jeżeli ktoś na przykład chce, może zrobić odpłatny kurs układania kompozycji kwiatowych. Tak, można też sprzedawać nie produkt, ale swoje know-how, bo zobaczcie, jak ja wam przygotuję taki krótki kurs przedsiębiorcza babcia, to dostęp do tego kursu będzie płatny, bo ja na to poniosę jakieś koszty. I więc yy, 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 można też spieniężać swoje know-how, kompetencje, nie tylko gotowy produkt. Można robić jedno i drugie. Och, o matko, straszliwie się. Nagadałam. Sadzonki aloesów, Agnieszka, ja już poproszę sadzonki aloesów. Fantastyczna sprawa, Sadzonki pomidorów. Może ktoś nie chce się bawić e, od nasion. Czy jest ktoś z Podkarpacia? Ja potrzebuję dodatkowego zarobku. Na razie mi się udaje. Pomagam koleżance w gotowaniu na wesela. Marlenka. Znakomicie. Wszystko fajnie. Jolanta, wczoraj był na ten temat odcinek. Będzie puszczony dzisiaj. Jolu, było spotkanie z doradcą finansowym i wszystko, a propos yy, podatków i fiskusa, zostało tam wyjaśnione. W związku z tym, zajrzyj sobie, jak tylko będzie, chyba dzisiaj będzie puszczony odcinek, jak dorabiać na legalu. My wszystko wiemy, do ilu można, jak się rozliczać i jakie są dalsze kroki. Także wszystko fajnie i my też to wiemy, kochana, a ty sobie zajrzysz. Wczoraj była o tym mowa. Może pani zrobić, Kurs jak zrobić kurs? Oczywiście. Oczywiście, że mogę wam zrobić kurs jak zrobić kurs. Bardzo proszę. Możecie zrobić kurs szycia, kurs robótek na drutach, kurs haftu, kurs wszystkiego. Możecie sprzedać swoją wiedzę i produkt, albo jedno i drugie. Więc dziewczyny, ja myślę, że najtrudniejsze jest wyjście z takiej własnej strefy komfortu. E, bo mam takie poczucie, że my tak nauczyłyśmy się chodzić ka z kamieniem w butach, bo nas uwiera to, że mamy nie za duże te nasze przychody i to jest taki kamień w bucie, bo nas na wiele nie stać. Patrzymy tęsknie na jakiś fajny produkt, ale sobie musimy tamte złotóweczki liczyć. I my tak takżeśmy się nauczyły kulawo w tym kamieniem z buta chodzić i tak idziemy. A ja wam pokazuję, jak można się zatrzymać, wytrzepać kamień z buta i iść. Przez życie fajnym krokiem z podniesioną głową. Jeszcze nam została jedna rzecz, czyli pośrednictwo. Ja Wam przygotuję taką, taki spis, jeszcze popatrzę na Wasze podpowiedzi. E, opiekowałam się moją mamą. No, no tak, ale to nie jest sposób na dorabianie, tylko z całym szacunkiem, wielka sprawa, którą zrobiłaś. E, wczorajszy program wyjaśnia. Co z podatkami? Wczoraj była mowa, Jola, Jola pisze, że dziękuję. Tego programu jeszcze nie ma, ale dzisiaj po południu będzie. Tam jest wszystko wyjaśnione. Jola, to jest proste jak sznurek, naprawdę. Tam nie ma nic niebywałego. Mamy jeszcze pośrednictwo, czyli możemy się podłączyć i pośredniczyć w em, sprzedaży, w oferowaniu rynkowi produktów dużej firmy. To jest między innymi system MLM, który nam Ela trochę zjechała a priori, i dzisiaj mamy po moim wystąpieniu, właśnie poznanie sekretów MLM-u, co to jest. Możemy zostać agentem ubezpieczeniowym. Prawdopodobnie też będziemy mieć osobę z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, która powie, jak łatwo można zostać agentem ubezpieczeniowym i zarabiać na prowizji tego, co się sprzedało. Można zostać agentem nieruchomości. Ale na przykład można też zacząć sprzedawać na live'ach przez internet. Wy, my mamy na grupie akurat zakaz udostępniania takich sprzedażowych y, historii, bo ich jest bardzo dużo. Co nie zmienia faktu, że na wszystkich ktoś siedzi. I słuchajcie, 20 lutego przyjedzie do nas moja ulubiona sprzedawczyni przez internet, u której ja się, znaczy na żywo, na live'ach, pokazująca ciuchy. U której ja się ubieram. Powie nam wszystko, jak to zacząć. Można sprzedawać rzeczy używane, można zainwestować w fajne ciuchy w, z hurtowni. Co chcecie, również takie coś wam pokażę. Więc będę wam w naszych śniadaniówkach, no może nie w każdej, żeby nie było nudno, ale pokazywała różne przykłady, że to się daje, żeby w to uwierzyć. Ja jestem wielką fanką pierogów babci Lucynki. Lucynko jesteś i e, 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 słyszysz. I ja w następnym tygodniu będę robiła na Twoim przykładzie, jak spowodować, żeby Twoje pierogi były eksportowane nawet do Stanów Zjednoczonych. E, ja wiem, że Ty próbowałaś, ale nadal się uprę. I będę na Twoim przykładzie pokazywać, jak zacząć. Jak zacząć, bo nasz mózg jest leniwy. Myśmy dyskutowały, Lucynko, chwilę na moderacji, że się do Ciebie bezpośrednio zwrócę, i powiedziałaś już, że próbowałaś parokrotnie to zrobić, a ja uważam, że w tym jest tak duży potencjał, że jeszcze nie znalazłaś właściwej drogi, żeby osiągnąć sukces i poddałaś się po kilku próbach. Więc będziemy sprzedawać pierogi babci Lucynki mmm, na świat, a mieszkasz obok granicy niemieckiej. Haha, ha, ha, ha. no i co ty na to? Będziemy eksportować twoje pierogi aż do Dubaju i szejkowie w Dubaju będą się twoimi pierogami Lucynko zajadać. I tak trzeba myśleć. Jest świetne powiedzenie, którego mnie uczono, kiedy wchodziłam w arkana biznesu i marketingu. Think big, czyli myśl dużym obrazkiem. My zacznijmy myśleć dużym obrazkiem, ale jedno co jest najważniejsze: nie możemy od początku chcieć i myśleć tylko o pieniądzach, bo jak nam się będzie podobało to, co robimy, to pieniądze wpadną do koszyczka przy okazji. W związku z tym, e, ja obiecuję Wam przygotować to, co Wam wszystko powiedziałam, plus Wasze e, pomysły doczytać. I zrobię taki post z przekierowaniem do takiej strony, którą będziecie sobie mogły wydrukować i poszukać miejsca dla siebie w tej e, usłudze. A w przyszłym tygodniu będziemy mieć taki m, m, mikro e, babcio-marketingu, babcio jak ja to nazwałam, a duży kurs wam zrobię krok po kroku z Facebookiem i różnymi rzeczami, ulotkami, nazwami e, i tego typu historiami. E, i to już będzie dostęp do tego kursu odpłatny. Ale to wam pokażę również, że można czegoś nauczać, czyli how to, jak coś zrobić, tak? Jak haftować i tak dalej. I zrobię wam też kurs, jak zrobić taki kurs. Tada! Mam roboty na trzy lata, słuchajcie, na każdy dzień.